Kryminatorium. Sprawa tej kobiety w połowie lat 50. ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii wywołała ogromną narodową dyskusję. Była na czołówkach wszystkich gazet w kraju. To ostatnia kobieta stracona w Wielkiej Brytanii. Co takiego zrobiła, że wysłano ją na szubienicę? Jaka była jej motywacja? W jaki sposób ta sprawa wpłynęła na kryminalną historię Wielkiej Brytanii? Na te pytania odpowiemy sobie już za chwilę. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to Kryminatorium. Wiesz już pewnie, że nowe odcinki podcastu pojawiają się w każdy poniedziałkowy poranek. Dlatego przygotuj się, że już za tydzień będzie nieco inaczej, bo materiał pojawi się z lekkim opóźnieniem, a mianowicie wieczorem, ale za to z samego rana opublikuję coś, co może Cię zainteresować znacznie bardziej niż standardowy odcinek podcastu. Tymczasem przenosimy się do lat 50. do Wielkiej Brytanii i analizujemy sprawę Ruth Ellis. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Nie tak miała wyglądać jej wymarzona Wielkanoc. 28-letnia Ruth Ellis planowała spędzić ją razem ze swoim narzeczonym. Jeszcze kilka dni wcześniej wierzyła, że jej kręta życiowa droga właśnie się prostuje. Uwikłana w dziwny trójkąt miłosny z dwoma mężczyznami, czuła, że nic już nie zależy wyłącznie od niej samej. Mieszkali razem, we troje. Starszy od niej o 4 lata Desmond kochał ją nad życie. Był gotowy zrobić dla niej wszystko. Przygarnął ją i jej 10-letniego synka, gdy oboje nie mieli gdzie mieszkać. Dawał jej pieniądze na życie, gdy nie mieli co jeść. Dla jej dziecka był niczym ojciec, ale ona wciąż nazywała go jedynie swoim alternatywnym kochankiem. Tak naprawdę kochała tylko Davida, młodszego od niej o 3 lata kierowcę rajdowego. Choć kilka miesięcy wcześniej mężczyzna oświadczył się jej, to ich związek wciąż był niezwykle burzliwy. Oboje posądzali się wzajemnie o liczne romanse i zdrady, ku czemu mieli zresztą wyraźne powody. On do niedawna był zaręczony z inną kobietą, nie stronił też od towarzystwa swoich licznych wielbicielek. Ona jako hostessa nocnego klubu dorabiała, dotrzymując towarzystwa bogatym klientom. Kolejne kłótnie przeplatali godzeniem się. Wtedy razem bawili się i pili. Podczas awantur dochodziło często do rękoczynów i to z obu stron. Ostatni raz uderzył ją przed 10 dniami. Ruth była wtedy w ciąży i poroniła. Gdy David znikał na długie dni, kobieta wracała w ramiona Desmonda. On godził się być jej pocieszycielem. O nic nie pytał i brał tylko tyle, ile ona sama zdecydowała się mu dawać. Tak też było w wielkanocną niedzielę 10 kwietnia 1955 roku. O godzinie 21.00 Ruth siedziała w jego samochodzie przed pubem Magdala w północnym Londynie. Od 3 dni jej ukochany David nie tylko nie pojawił się w domu, ale wręcz unikał z nią wszelkiego kontaktu. Obiecał, że spędzą Wielkanoc razem, już nawet wynajął dla nich przytulny hotel. Od czasu, gdy kobieta widziała go ostatni raz, to praktycznie nie spała. Wspomagała się dużą ilością alkoholu i środków usypiających. Znalazła się pod ścianą. Już dłużej nie mogła znieść takiego traktowania. Gdy siedziała w samochodzie z Desmondem, widziała auto Davida, które było zaparkowane pod pubem. Wtedy pochyliła się w stronę kierowcy, pocałowała go i podziękowała za wszystko, co do tej pory dla niej zrobił. Desmond zapytał się jej jeszcze, czy wie, co robi. Odpowiedziała, że nie ma już innego wyjścia, że nic innego już jej nie zostało. Ruth otworzyła torebkę, z której wyjęła okulary w grubych, czarnych oprawach. Od dziecka miała słaby wzrok, ale nigdy ich nie nosiła. Była zbyt próżna, aby komukolwiek się w nich pokazać. No chyba, że było to absolutnie konieczne. A tamtego wieczoru musiała widzieć bardzo wyraźnie, bo tylko to było gwarancją tego, że jej plan się powiedzie. Wzięła głęboki oddech.
otworzyła drzwi i wyszła. Szybkim krokiem ruszyła w poprzek jezdni. Czarna torebka rytmicznie podskakiwała na jej biodrze. Była dużo cięższa niż zwykle przez schowany do niej rewolwer. Desmond odpalił silnik i odjechał, zanim rozegrał się ostatni akt wielkanocnego dramatu. Ruth podeszła pod budynek i zajrzała przez okno. Od razu zobaczyła Davida. Był z przyjacielem. Pili piwo, palili papierosy i śmiali się do łez. Gdy zauważyła, że podnieśli się ze swoich miejsc i zapłacili rachunek, cofnęła się i skryła się we wnęce sąsiednich drzwi. David i jego przyjaciel wyszli z baru i spokojnym krokiem udali się w stronę zaparkowanego auta. Wtedy kobieta w okularach ruszyła w ich stronę. Zawołała swojego narzeczonego po imieniu. Ten jednak albo jej nie usłyszał, albo totalnie zignorował. Zawołała więc raz jeszcze. Reakcja mężczyzny pozostała niezmienna. Wciąż grzebał kluczykiem w zamku i próbował otworzyć zacinające się drzwi swojego sportowego samochodu. Wtedy Ruth wyciągnęła z torebki broń, a przed barem zabrzmiało po raz trzeci głośne David. Wtedy odwrócił się i spojrzał w jej stronę. Gdy tylko dostrzegł wycelowany w niego sześciostrzałowy rewolwer, uciekł za samochód i spróbował schować się za plecami swojego przyjaciela. Nie zdążył jednak do niego dobiec. Padły dwa strzały. David krzyknął, a dosięgające celu kule szarpnęły jego ciałem. Krew trysnęła na maskę auta, do którego coraz szybszym krokiem zbliżała się kobieta z dymiącym rewolwerem. Wtedy zdecydował się na ucieczkę wzdłuż ulic, no i padł kolejny strzał, a potem jeszcze następny. David upadł na ziemię twarzą w dół. Spod ciała wypłynęła stróżka krwi. Kobieta zbliżyła się do wijącego się z bólu mężczyzny, przystawiła mu lufę do pleców i wystrzeliła po raz piąty. David przestał się ruszać. Łącznie 4 kule trafiły w cel, przebijając wątrobę, jelita, płuca i tchawice. 25-letni kierowca rajdowy nie żył. Wciąż stojąc nad jego ciałem, Ruth przystawiła lufę do swojej skroni. Ostatnia kula była przeznaczona właśnie dla niej. Zamknęła oczy i pociągnęła za spust. Rewolwer jednak nie wystrzelił. Zaciął się, psując tym samym cały jej plan. Strzał padł dopiero kilka sekund później, gdy Ruth opuściła broń. Kula odbiła się od chodnika i trafiła rykoszetem w stojącą po drugiej stronie jezdni przerażoną kobietę, raniąc ją w kciuk. Wolnym krokiem Ruth przeszła przez ulicę. Podeszła pod ścianę pubu, oparła się o nią plecami i spojrzała w stronę sparaliżowanego strachem przyjaciela swojego byłego już narzeczonego. Powiedziała: może przestaniesz się na mnie gapić i w końcu zadzwonisz na policję? Nie widzisz, że właśnie zabiłam twojego kolegę? Zadzwoniłabym sama, ale jestem trochę zdezorientowana. W ciągu następnych minut przy martwym Davidzie zaczęli zbierać się ludzie. Jeden z przechodniów zbadał mu puls i pokiwał przycząco głową. Kobieta z przestrzelonym kciukiem krzyczała w niebo głos. Ktoś podszedł do Ruth i poczęstował ją papierosem. Podziękowała z uśmiechem i zaciągnęła się dymem. Czekała na przyjazd radiowozów. Wciąż wpatrywała się w ciało swojego ukochanego. Aresztował ją dopiero policjant, który wyszedł z pubu. Po swojej służbie czekał tam na przyjaciółkę, gdy jakiś przechodzień wpadł do lokalu i doniósł o tragedii, która właśnie rozegrała się na ulicy przed lokalem. Najpierw przyjechała karetka, a chwilę po niej policyjne samochody. Drobna blondynka została otoczona przez rosłych funkcjonariuszy, a następnie skuta kajdankami i odwieziona na pobliski komisariat. Następnego dnia, wielkanocny poniedziałek, 11 kwietnia 1955 roku, Ruth Ellis została oskarżona o morderstwo. Kobietę przewieziono do londyńskiego więzienia. Tam miała oczekiwać na swój proces. Ale cofnijmy się trochę w czasie i opowiedzmy o historii tej kobiety. Nasza bohaterka przyszła na świat w roku 1926 jako Ruth Nilsson. Była trzecim z 6 dzieci w tradycyjnej rodzinie robotniczej z północnej Walii. Jej ojciec, Arthur, był utalentowanym muzykiem.
Razem z rodziną jeździł po całym kraju w poszukiwaniu zarobku. Gdy miał pracę, rodzinie wiodło się dobrze. Gdy nikt nie chciał skorzystać z jego usług, a zdarzało się to dość często, wszyscy przymierali głodem. Krótko przed wybuchem II wojny światowej rodzina przeniosła się z Walii do Londynu, gdzie Arthur znalazł zatrudnienie jako portier w szpitalu psychiatrycznym. Był zmuszony do zrezygnowania z kariery muzycznej, popadł w depresję. Zapomnienia szukał w alkoholu. Swoją frustrację wkrótce zaczął wyładowywać na żonie i dzieciach. Ruth była dzieckiem buntowniczym. Jej trudny charakter sprawiał, że wciąż popadała w konflikt nie tylko z rodzicami, ale i z nauczycielami w szkole. Miała nadwagę i nosiła okulary. W Walii nikomu to nie przeszkadzało, ale w Londynie jej szkolni rówieśnicy już tacy wyrozumiali nie byli. Często jej dokuczali, a ona nie mogła znaleźć z nimi wspólnego języka. W wieku 14 lat zdecydowała się porzucić szkołę i podjąć pracę w londyńskiej fabryce amunicji. Wtedy też postanowiła zmienić swój wygląd. I nagle ta zakompleksiona brunetka schudła i przefarbowała włosy na blond, co w tamtych czasach było dość odważnym wyczynem. Przy wzroście 160 cm ważyła 45 kg i w końcu zaczęła się podobać chłopakom. Wkrótce stała się stałą bywalczynią londyńskich klubów. W jednym z nich poznała swoją pierwszą miłość. Był to 10 lat starszy od niej Kanadyjczyk. Claire André był przystojnym żołnierzem. Pokazał tej 16-letniej dziewczynie luksusy, o jakich wcześniej mogła tylko pomarzyć. Zabierał ją do eleganckich restauracji, obsypywał kwiatami i prezentami. Nic więc dziwnego, że szybko zawrócił jej w głowie. Obiecał też ślub. Rodzice Ruth od samego początku byli przeciwni temu związkowi, ale ona nie miała najmniejszego zamiaru słuchać ich rad. Gdy zaszła w ciążę, nagle zrozumiała, że jej rodzina miała rację. Pewnego dnia narzeczony nie pojawił się na umówionym spotkaniu. Gdy zapukała do drzwi mieszkania, które wynajmował, okazało się, że mężczyzna już tam nie mieszka. Niedługo później ciężarna 17-latka otrzymała list z Kanady. Bardzo mi przykro, że ogłaszam ci to w taki sposób. Zdecydowałem się na powrót do mojej ojczyzny. Tam czeka na mnie żona i moje dzieci. Przepraszam, że nie przyznałem ci się do tego wcześniej. Ta wiadomość na zawsze odmieniła jej życie. Była skłócona z rodziną. Zamieszkała w domu opieki. Tam urodziła syna. Chłopiec otrzymał imiona Claire André. Tak jak jego ojciec, którego swoją drogą nigdy nie zobaczył. Po powrocie do Londynu Ruth została chłodno przyjęta przez własnych rodziców. Jedynie jej siostra okazała samotnej matce trochę życzliwości. Często opiekowała się jej dzieckiem. Gdy Ruth znalazła nową pracę, mały Andy na stałe zamieszkał z ciotką. A jaka była to praca? Posada modelki w zakładzie fotograficznym. Mężczyźni przychodzili do zakładu z własnymi aparatami i po uiszczeniu właścicielowi odpowiedniej opłaty przez godzinę swobodnie fotografowali nagą, seksowną blondynkę, która prezentowała przed nimi najwymyślniejsze pozy. Choć modelka zdawała sobie sprawę, że większość mężczyzn przychodziło tam z pustymi aparatami, bez kliszy w środku, zupełnie jej to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, była dumna, że gotowi są zapłacić, aby na nią popatrzeć. Jej praca polegała wyłącznie na pozowaniu nago do zdjęć. Jej uroda i seksapil sprawiły, że wkrótce otrzymała nową propozycję pracy. Właściciel jednego z najpopularniejszych londyńskich nocnych klubów zaproponował jej stanowisko hostess. Do jej zadań należało sprzedawanie drinków bogatym klientom. Nie mogła sobie wymarzyć lepszej pracy. Wcześniej w fabryce amunicji jej pensja nie przekraczała zwykle 2 funtów tygodniowo. A teraz jako skąpo ubrana hostessa zarabiała 20 funtów tygodniowo. 10 razy więcej. Plus napiwki, którymi także była hojnie obdarowywana. Z dnia na dzień bieda, której doświadczała właściwie przez całe swoje dotychczasowe życie, stała się przeszłością.
Przedsiębiorcza kobieta szybko znalazła sposób, aby swoje dochody kilkukrotnie zwiększyć. Zaczęła świadczyć seksualne usługi tym najbogatszym klientom. Nawiązała również romans z właścicielem klubu, co także przyniosło jej duże korzyści. Została menadżerką lokalu. Choć praca luksusowej prostytutki na pół etatu zapewniła jej ogromne zarobki oraz przynależność do śmietanki towarzyskiej ówczesnego Londynu, miała równocześnie swoją ciemniejszą stronę i cenę, którą ta młoda kobieta musiała zapłacić. Kilka razy zaszła w ciążę, co zmusiło ją do poddania się zabiegom nielegalnej aborcji. Choć zarzekała się, że nigdy nie zwiąże się z żadnym ze swoich klientów, to latem 50 roku zakochała się w jednym z nich. Był to dentysta George Ellis. Był od niej starszy o ponad 20 lat i był dosyć bogaty, a dla Ruth to było znacznie ważniejsze niż wiek. George mógł zapewnić jej życiową stabilizację, o której coraz częściej myślała. Chciała porzucić swoje dotychczasowe życie, wyjechać z Londynu, zostać żoną i matką dla swojego syna. Andy miał już wtedy 7 lat i wciąż mieszkał z jej siostrą. Związek z tym zamożnym dentystą mógł naprawdę odmienić jej życie. Po kilku miesiącach para pobrała się. Małżeństwo od samego początku nie układało się tak, jak powinno. Miłość przegrała z alkoholizmem dentysty oraz wzajemną nieufnością i zazdrością. Gdy Ruth zaszła w ciążę, to George nie wierzył, że to może być jego dziecko. Oskarżał ją o liczne zdrady, czego owocem miała być ich córka. Kobieta także podejrzewała go o posiadanie kochanek. Gdy trafiał na kolejne odwyki, ona zarzucała mu nawiązywanie romansów z pielęgniarkami. To się nie mogło dobrze skończyć. Rok później państwo Ellis rozwiedli się. 25-letnia rozwódka z dwojgiem dzieci wróciła do dawnej pracy w nocnym klubie. Ponownie była menedżerką i damą do towarzystwa. I znów stała się ulubienicą stałych klientów, gotowych zapłacić wiele za jedną noc z seksowną blondynką. Właściciel lokalu pozwolił jej zająć należące do niego mieszkanie, znajdujące się na pierwszym piętrze budynku, w którym mieścił się jego klub. Nie chciał, żeby płaciła czynsz. Zaproponował zupełnie inny rodzaj zapłat. Chodziło o spełnienie jego seksualnych zachcianek. Ruth zgodziła się i natychmiast powróciła do swojego dawnego życia. Zamieszkał z nią syn, Andy. Córka trafiła pod opiekę siostry. Później George Ellis zgodził się zabrać i wychować dziewczynkę, pomimo tego, że wciąż nie wierzył w swoje ojcostwo. Wracając do pracy w nocnym klubie, Ruth poznała środowisko kierowców wyścigowych. Młodzi, przystojni i dość bogaci rajdowcy w przerwach pomiędzy kolejnymi wyścigami byli częstymi gośćmi rozrywkowych lokali. Uwodzili kobiety i zostawiali im duże napiwki. W międzyczasie zasypywali hostessy zabawnymi anegdotkami z ich jakże barwnego życia. Wśród tych bawidamków prym wiódł 22-letni David Blakely. Na początku znajomości nie zrobił on jednak na Ruth dobrego wrażenia. Był zbyt pewny siebie, arogancki i wulgarny. Według jednego z biografów kobiety, z czasem jej stosunek do tego, kim był David, zmieniał się. Młody kierowca zaczął jej imponować. Choć był on już zaręczony z pewną szlachcianką, to para wkrótce nawiązała romans. To był związek bardzo toksyczny. Gorąca namiętność nieustannie przeplatała się z brutalną przemocą. Awantury i rękoczyny przechodziły płynnie w godzenie się i tak w kółko. Zupełnie nie rozumieli się wzajemnie, ale nie potrafili bez siebie żyć. Ze sobą zresztą też nie. Ich związek od początku nie był monogamiczny. Kobieta świadczyła swoje seksualne usługi stałym klientom klubu. David z kolei nieustannie uganiał się za innymi kobietami. Na początku oboje godzili się na taki układ, ale z czasem pomiędzy nimi pojawiła się ogromna zazdrość i niezdrowa zaborczość.
22-letni kierowca Amant żył ponad stan. Wydawał więcej niż zarabiał na torze wyścigowym, a odziedziczony po bogatych rodzicach spadek szybko wyparował. Gdy jego kieszenie zaczęły świecić pustkami, sprzedał swoje mieszkanie i wprowadził się do rów. Wkrótce zakochana w nim kobieta zaczęła go utrzymywać. W przerwach pomiędzy kolejnymi kłótniami wydawali się być parą idealną. Razem pojawiali się na wyścigach oraz organizowanych tuż po nich uroczystych przyjęciach. Przedstawiał kochankę swoim przyjaciołom. Jednak Anthony i Carol Findlater od samego początku byli negatywnie nastawieni do rów. Zaczęli oni namawiać Davida, którego traktowali jak syna, aby porzucił tę niezbyt dobrze prowadzącą się blond hostessę. W roku 1954 zazdrosny o Davida właściciel klubu najpierw zażądał od rów płacenia czynszu za mieszkanie, a później podniósł wszystkie opłaty. Wkrótce dał też kobiecie ultimatum. Albo praca w klubie, albo związek z rajdowcem. Ona wybrała to drugie, więc zmuszona została do wyprowadzki. Pomógł jej stały klient nocnego klubu, który był od dawna w niej zakochany. Był od niej 4 lata starszy, był bogaty. Nazywał się Desmond Cassen. Znał obecnego partnera rów, Davida, i szczerze go nienawidził. Mimo to zaproponował kobiecie, aby i ona, i jej syn, i nawet David zamieszkali u niego. Był szczęśliwy, że w końcu miał przy sobie kobietę, która go kochała. Nawet jeśli ona sypiała z innym mężczyzną niemal na jego oczach. Wierzył, że kiedyś on też dostanie swoją szansę na miłość. I doczekał się jej, gdy David zaczął coraz częściej ignorować rów. Buntowany przez przyjaciół, spłukany rajdowiec znikał bez słowa. Dni spędzał zazwyczaj w domu swoich przyjaciół, a noce w objęciach innych kobiet. Kobieta, która go kochała, chciała wzbudzić w nim zazdrość oraz skłonić go do wykazania jej większego zainteresowania. Zaczęła więc romansować z Desmondem. Na początku to przynosiło zamierzony skutek. Zazdrosny David obiecał rów ślub. Jednak w tym samym czasie małżeństwo zaproponował jej także Desmond. Zdaniem jej późniejszego biografa, choć ona nie powiedziała mu tak, to Desmond nie usłyszał od niej również stanowczego nie. Nie potrafiła wybrać. Jeden z nich notorycznie ją zdradzał i bił. Drugi zrobiłby dla niej wszystko i chyba jako jedyny traktował ją jak kobietę. Choć wiedziała, że tylko na nim może polegać, to właśnie ten rajdowiec naprawdę ją fascynował. Co wybrać? Dreszcz emocji i przygodę, czy spokój i stabilizację? Na swoje nieszczęście wybrała to pierwsze. Desmond wciąż cierpliwie czekał. Swój ból gasił coraz większymi ilościami wypitego alkoholu. Mimo że zazdrość zżerała go od środka, nie potrafił niczego odmówić swojej ukochanej. Gdy ta tęskniła za Davidem, to on woził ją po całym Londynie, aby wspólnie odszukać mężczyznę, który na dobrą sprawę przed nią uciekał. Schronienie młodemu rajdowcowi dawał Anthony. Gdy przywieziona przez Desmonda rów pojawiła się pod jego drzwiami i domagała się spotkania z Davidem, gospodarz nie otwierał jej drzwi. Gdy do niego wyzwaniała, podnosił słuchawkę telefonu i bez słowa się rozłączał. David za udzieloną pomoc odpłacił swojemu najlepszemu przyjacielowi tak, jak umiał najlepiej. Wdał się w romans z jego żoną, Carol. Pod koniec marca 1955 roku Ruth oświadczyła Davidowi, że jest z nim w ciąży. Miała nadzieję, że tym samym skłoni go do większego zaangażowania się w ich związek. Findlaterowie nie wierzyli kobiecie. Przekonali Davida, że równie dobrze ojcem dziecka może zostać Desmond, z którym miała romans. Frustracja i wątpliwości rajdowca wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem i podczas kolejnego spotkania z rów dotkliwie ją pobił. Kilka dni później ona poroniła. Przerażony tym faktem David spanikował. Pojawił się z bukietem kwiatów. Przepraszał, prosił o wybaczenie i obiecywał poprawę.
Zapewniał, że wróci do niej w Wielki Piątek, tuż przed Wielkanocą i spędzą razem najbliższe święta. Zapowiedział też, że zaraz po świętach wyprowadzą się z domu Desmonda i zamieszkają razem w wynajętym mieszkaniu. Uwierzyła w to i czekała. Tymczasem David znów zniknął i już więcej się nie pojawił. Przez kilka kolejnych dni Desmond przywoził zasmuconą kobietę pod dom przyjaciół jej ukochanego. Waliła do drzwi, ale w dalszym ciągu nikt jej nie otwierał. Dzwoniła z pobliskiej budki telefonicznej, ale nikt nie podnosił słuchawki. Wielki Piątek czekała na niego. Nie przyszedł, a nawet nie zadzwonił. Ponownie pojechała pod dom przyjaciół Davida. Jego samochód stał zaparkowany pod drzwiami. Zobaczyła, jak wychodzi z ich domu. Wydawał się być szczęśliwy, podczas gdy ona cierpiała z tęsknoty. Nie mogła tego znieść. Nie spała już od kilku dni. Z żalu piła i brała leki uspokajające. A on w tym czasie świetnie się bawił. Podobna sytuacja powtórzyła się zarówno w sobotę, jak i w wielkanocną niedzielę. Ruth była zrozpaczona. Około 19:30 położyła do łóżka swojego 10-letniego synka, a następnie kazała Desmondowi zawieźć ją jeszcze raz pod dom Antoniego i Carol. Zamierzała raz na zawsze odpłacić niewiernemu narzeczonemu za wszystkie upokorzenia, jakich doznała z jego strony. Tym razem pod domem nie było jednak samochodu Davida. Ruth wiedziała doskonale, że jest tylko jedno miejsce, gdzie o tej porze może znajdować się David. Chodziło o oddalony o 400 metrów jego ulubiony pub o nazwie Taverna Magdala. Kazała więc Desmondowi pojechać w tym kierunku. Pół godziny później David Blakely leżał martwy na ulicy w kałuży własnej krwi. Chciała do niego dołączyć, ale rewolwer zaciął się w najmniej odpowiednim dla niej momencie. Nie zdołała dokończyć swojego planu. Po aresztowaniu przez kilka godzin opowiadała policjantom o swoim planie zabicia Davida. Jednak ani słowem nie wspominała o tym, że we wszystkim pomagał jej Desmond. Twierdziła, że pod dom najpierw dojechała taksówką, stamtąd do baru przeszła pieszo. Zeznała, że broń otrzymała dawno temu od jednego z klientów w ramach zapłaty za usługę. Nie przyznała się, że to właśnie Desmond podarował jej ten załadowany rewolwer i że to właśnie on nauczył ją wcześniej strzelać. Kryła go także podczas późniejszej rozprawy. Podczas trwającego zaledwie dwa dni procesu oskarżona nie zamierzała przedstawiać siebie jako ofiary. Ku rozpaczy swoich obrońców pojawiła się w sądzie wyzywająco ubrana. Miała mocny makijaż i świeżo ufarbowane włosy. Wyglądała jak hostessa, a to nie przysporzyło jej sympatii ze strony ławy przysięgłych. Dodatkowo pogrążyła się odpowiadając na pytanie prokuratora o to, co nią kierowało, gdy pociągała za spust. Ze szczerością oświadczyła, że to przecież oczywiste. Strzelała do Davida, aby go zabić. Tym zdaniem podpisała na siebie wyrok śmierci. Nie mogło być już mowy o nieumyślnym zabójstwie. Obrona próbowała jeszcze udowodnić, że kobieta tamtego tragicznego wieczoru nie była w pełni władz umysłowych, ale nic tym nie mogli wskórać. W tamtym czasie w brytyjskim kodeksie karnym nie istniał jeszcze zapis mówiący o ograniczonej odpowiedzialności sprawcy zabójstwa. Morderstwo było morderstwem, bez względu na to, czym kierował się sprawca. Dodatkowo prawo przewidywało tylko jeden rodzaj kary za umyślne zabójstwo – śmierć przez powieszenie. I taki właśnie wyrok usłyszała Ruth Ellis. Przyjęła go z godnością i spokojem. Sprawa stała się głośna w brytyjskich mediach. Opinia publiczna współczuła tej zdradzonej przez narzeczonego morderczyni. Dziennikarze zebrani przed więzieniem, w których miało dojść do egzekucji, nie kryli swojego oburzenia.
Choć kobieta została uznana winną popełnienia morderstwa i zgodnie z prawem skazana na karę śmierci, to jednak sumienie naszego narodu pozostaje niespokojne. Zgodnie z prawem skazana musi umrzeć. Setka Brytyjczyków zebrała się przed więzieniem w oczekiwaniu na jej egzekucję. Milion osób wyszło na ulice największych miast. W tych ostatnich dniach jej życia wszyscy zadają sobie pytanie, czy powinno się wieszać kobietę? Czy powinno się wieszać kogokolwiek? Petycję o jej uniewinnienie podpisało ponad 50 tysięcy Brytyjczyków. Na próżno. 13 lipca 1955 roku o godzinie 9 rano Albert Pierpoint, naczelny kat Zjednoczonego Królestwa, założył na jej głowę biały kaptur. Sekundę później morderczyni zmarła, stając się tym samym ostatnią kobietą, którą powieszono w Wielkiej Brytanii. Swoją drogą, historia Alberta Pierpointa także jest na kryminatorium. Jeżeli cofniesz się o kilka, albo może nawet kilkanaście odcinków, na pewno znajdziesz materiał, w którym szczegółowo przedstawiam sylwetkę Alberta Pierpointa. Ale wracając do tematu. Zdaniem większości biografów Ruff, gdyby kobieta otrzymała wyrok dożywotniego więzienia, to po kilku latach prawdopodobnie nikt by już nie pamiętał ani o niej, ani o całej sprawie. To właśnie z powodu swojej śmierci, z powodu ostatniego wykonanego wyroku na kobiecie w historii Wielkiej Brytanii, przeszła do historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Podobnie chyba wygląda sytuacja na naszym krajowym podwórku. Jeżeli chodzi o egzekucję kobiet, no to po II wojnie światowej takiego przypadku nie mieliśmy, ale jeżeli chodzi o egzekucję mężczyzn, to bardzo popularna jest sprawa Andrzeja Czabańskiego. Tak właśnie się nazywał mężczyzna, na którym dokonano ostatniej egzekucji w naszym kraju. I bardzo często to nazwisko pojawia się w wielu publikacjach na temat kary śmierci. Ostatnia egzekucja kobiety w Wielkiej Brytanii wywołała ożywione dyskusje w całym kraju. Przyczyniła się nawet do zmiany brytyjskiego prawa. Po pierwsze, miała ogromny wpływ na zniesienie kary śmierci w Wielkiej Brytanii, a po drugie, już rok po jej śmierci do brytyjskiego kodeksu karnego wprowadzono pojęcie ograniczonej odpowiedzialności. Sprawa pani Ellis sprawiła, że w społecznej świadomości pojawiły się takie pojęcia jak zbrodnia z namiętności lub zabójstwo z miłości. Co prawda oba te terminy nigdy nie zostały oficjalnie uznane przez prawo żadnego kraju, ale dziś są bardzo często używane w mowie potocznej oraz w żargonie prawniczym. Obejmują one przypadki tych zabójstw, kiedy morderstwo nie zostało dokonane z premedytacją oraz nie było wcześniej zaplanowane. Do jego popełnienia doszło natomiast w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, a ofiara zbrodni była blisko związana ze sprawcą. Takie morderstwo, co prawda, wciąż jest uznawane za celowe pozbawienie życia innego człowieka, ale popełnione bez możliwości wcześniejszego przemyślenia tego czynu przed podjęciem ostatecznej decyzji o zabójstwie. Zwłaszcza w systemie prawa anglosaskiego, a więc głównie w USA oraz w większości państw wspólnoty brytyjskiej, jeśli obrońcom uda się podczas procesu udowodnić, że ich klient dokonał zabójstwa natychmiast po sprowokowaniu go, nie mając czasu na ochłonięcie z emocji i działał bez premedytacji, często oskarżony może w takich przypadkach liczyć na przychylność ławy przysięgłych. A co za tym idzie, uniknąć kary śmierci lub usłyszeć niższy wyrok więzienia. Na dziś to już wszystko. Za tydzień, tak jak wspominałem na wstępie, odcinek pojawi się z lekkim opóźnieniem i będziesz mógł posłuchać morderczej historii, ale porozmawiamy sobie o seryjnym mordercy z Czechosłowacji. Niezwykle ciekawy temat, na który już teraz cię bardzo, bardzo zapraszam. Do usłyszenia. Odcinek powstał na podstawie kilku biografii Ruth Ellis, napisanych przez takich autorów jak Robert Hancock, Lawrence Marks, Monica Weller, Sue Blackall, Thomas L. Jones oraz Carol Ann Lee.